Ja też, kochani, dzisiaj bardzo króciutko. Chciałem się w zasadzie podzielić z wami dwiema takimi myślami, bo mam takie przynaglenie, aby to zrobić, więc to zrobię. Pierwsza to znana wszystkim dobrze w teorii prawda i zasada duchowa. Apostoł Paweł, kiedy był w Efezie, w pewnym momencie zacytował Jezusa, mówiąc: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Co to oznacza? Obie rzeczy są błogosławione. A zarówno branie jest błogosławione, jak i dawanie jest błogosławione. Ale bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. Jest taki czas, niektóre osoby mają też z tym problem. Ja też przez to przechodziłem, że nie potrafiłem brać. Jest czas, są sytuacje, kiedy trzeba umieć brać, ale trzeba pamiętać o tych słowach, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Wiecie, jest kilka takich pułapek, takich rowów, problemów, jakbyśmy tego nie nazwali, związanych z dawaniem. Myślę, że warto przypomnieć je co jakiś czas. Pierwsze to jest dawanie w mentalności świata. Wiecie, dawanie w mentalności świata to jest coś takiego, że mam i jak dam, to nie mam. W tej mentalności świata, w tej cielesnej mentalności, kiedy coś zdajesz, to automatycznie nam się pojawia minus na twoim koncie. Natomiast w mentalności Królestwa, kiedy coś dajesz, pojawia się plus. To bardzo ważne, żeby to pooglądać. Ja kiedy się nawróciłem, też miałem z tym problem. Części z was już o tym mówiłem. Towarzyszyło mi takie poczucie, że skoro dam, to nie mam. To jest lęk. Ja mówię tutaj o dawaniu szeroko rozumianym. Mówię o pieniądzach, o czasie, o dawaniu samego siebie. Dawaniu też innym tego, co mamy, tego, co otrzymaliśmy. To słowo dotyczy wszystkiego. Jeśli tej mentalności, dawaniu, takiej światowej mentalności, że jak dam, to nie mam, towarzyszy lęk. Trzeba to rozpoznać. Trzeba to trzasnąć. Mentalność Królestwa. Daję i wynik mam dodatni. Druga taka pułapka, która jest, czy problem, tak? To jest dawanie w mentalności prawa, czyli dawanie coś za coś. Boże, dam ci, ale za miesiąc mi oddasz, tak? Ja kiedyś znałem dobrze takiego człowieka, ja byłem świeżo nawrócony i jakieś tam przejściowe problemy finansowe miał. Ja dopiero co czytałem listy, dopiero co w ogóle poznawałem rzeczy. On mówi: a to nie może tak być, bo ja przecież płacę dziesięcinę. Ja już w ogóle nie rozumiałem do końca, ale wiedziałem, że coś jest nie halo, że coś nie o to chodzi. On dawał w mentalności prawa. Dawał, bo się bał. Wcześniej pokazywałem wam mentalność świata na takiej zasadzie, że jak dam, to nie mam, czyli nie daję, bo się boję. A teraz wam pokazuję, że daję, bo się daję, ale się boję. To jest inna pułapka. Ale jest trzecia też taka rzecz. I tak naprawdę to chciałbym powiedzieć o niej dzisiaj. Bardziej krótko. Dawanie w służbie. Przychodzi taki czas, kiedy ludzie wzrastają, zaczynają służyć na różnym odcinku. Ewangelizacja, duszpasterstwo, służby pomocnicze, to nie ma znaczenia. Angażują się bardziej. Czasami towarzyszy temu na poziomie serca pewna postawa roszczeniowa.
skoro ja służę, to mi się należy. I z tego miejsca chcę przypomnieć tą zasadę, którą czytałem na początku, tą Bożą prawdę. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jeśli my nie dajemy, pozbawiamy się sami pewnego błogosławieństwa. Ograniczamy się. I tu nie ma znaczenia, w jakim miejscu jesteśmy. Czy zaczynamy, jesteśmy wierni w małym, czy posiadamy wielką służbę apostolską, tysiące kościołów, to nie ma znaczenia. Serce sługi to przede wszystkim serce dawcy. Przede wszystkim dawca, a później biorca. Powtórzę, obie rzeczy są błogosławione. I dawanie, i branie. Ale nasza mentalność, nasza postawa, nasze nastawienie, ono zawsze musi być takie samo. Bez względu na to, gdzie jesteśmy. Serce dawcy. Okej, to jedna rzecz. A druga rzecz. Ostatnio pisał trochę też o tym Artur, ale chciałbym też o tym powiedzieć. Świadectwo życia i prezentacja Chrystusa, a łupienie Egiptu. Podam wam taki przykład z życia wzięty, z mojego życia wzięty. Kilka dni przed świętami dokonywaliśmy transakcji, zamiany naszego roweru gastronomicznego. Część z was zna jego historię, część nie. Nie będę się w tym zagłębiał. Stworzyliśmy kiedyś rower gastronomiczny Carrot Bike. No i w ostatnim czasie wystawiłem go na sprzedaż i na zamianę. Znalazłem chętnego na zamianę. Ja nie oglądałem działki, na którą się zamienialiśmy. On nie oglądał roweru. Umówiliśmy się na transakcji, ustaliliśmy jakby warunki tej zamiany. Miał przyjechać 2 godziny przed aktem notarialnym, ale nie przyjeżdżał. Wyzwaniałem do niego, staraliśmy się przesunąć akt, wszystko, żeby mógł przyjechać, obejrzeć sobie dokładnie rower, zobaczyć, co jest. No ale tak się stało, że nie tylko nie zdążył te 2 godziny, ale jeszcze 30 minut byliśmy spóźnieni. Mieliśmy w zasadzie 1,5 minuty, żeby pojechać do notariusza. Już czekaliśmy na niego z odpalonym silnikiem. Przyjechał, miał 2 minuty, żeby obejrzeć rower. Wpadł szybko, obejrzał rower, no okej, biorę. Pojechaliśmy do notariusza. Dokonaliśmy całej transakcji. Wróciliśmy do domu, bo mieliśmy czekać jeszcze na jego syna i zapakować rower. No i teraz był czas, żeby przejrzeć go dalej. W czasie sprawdzania okazało się, o czym nie wiedziałem, że po odjęciu od prądu akumulatory nie działają. Nie ma ładowania. Wiecie, i teraz tak. Pytanie, kogo ja reprezentuję? Co ja robię? Wiecie, ja postanowiłem w ogóle w swoim życiu, że przede wszystkim prezentuję Chrystusa. Że przede wszystkim świadczę o Nim. Z tym człowiekiem, siedząc u notariusza, zadał mi pytanie, musiał mnie sprawdzić wcześniej. Mówi, widziałem jakiś filmik koło metra, coś Pan mówił o Jezusie. Głosiłem mu pełną Ewangelię, bo to człowiek szukający Boga. Długo rozmawialiśmy, ale właśnie w tamtym momencie, kiedy staliśmy w tym garażu, kiedy ja tak naprawdę byłem na prawie i mogłem powiedzieć, sorry, ja mam działkę, ty masz rower. Trzeba było przyjechać wcześniej. I mogłem podeprzeć to słowami, łupmy Egipt. Ale ja natychmiast powiedziałem do niego i napisałem mu na kartce, jeśli te akumulatory nie ruszą, ja kupię panu nowe. I napisałem mu oświadczenie. To jest moim zdaniem mega ważne. Wiecie, ja mam świadomość, że prezentowałem królewski styl. To jest dla mnie najważniejsze. Wiecie, jest dużo niezrozumienia w tym temacie. Ja w swoim życiu postanowiłem. Przede wszystkim reprezentuję Chrystusa. Reszta jest dodatkiem. Amen.